od monsunowych deszczy w Indiach i Polsce, które zamieniają ruchliwe ulice miasta w rwące rzeki, po niesamowite nagrania błotnych lawin zaskakujących grupę turystów w Arizonie. Oto pięć potężnych powodzi, które zostały uchwycone na kamerze. Część zarobków z filmu zostanie przeznaczona na cele charytatywne, aby wesprzeć poszkodowanych podczas ostatniej powodzi. Jeśli chcesz wesprzeć pomoc, wystarczy zostawić łapkę w górę i napisać komentarz "powódź", dzięki czemu zasięgi filmu będą większe. We wrześniu 2024 roku Polska zmierzyła się z jednym z najbardziej niespodziewanych i niszczycielskich wydarzeń pogodowych ostatnich lat. Powódź ta dotknęła głównie południowe regiony kraju, gdzie intensywne opady deszczu trwające nieprzerwanie przez kilka dni sprawiły, że rzeki, takie jak Wisła i Dunajec, przekroczyły swoje stany alarmowe. Mieszkańcy zostali dosłownie zaskoczeni. Drogi zamieniły się w rwące potoki, a domy znalazły się pod wodą w ciągu kilku godzin. Zniszczenia były ogromne. Mosty, drogi, linie kolejowe i infrastruktura energetyczna zostały poważnie uszkodzone, a wielu ludzi musiało szybko ewakuować się z zagrożonych terenów. Co ciekawe, nawet dzikie zwierzęta zaczęły same podchodzić do ludzi, szukając pomocy. W niektórych miejscach poziom wody sięgał nawet kilku metrów, a setki gospodarstw zostało całkowicie zrujnowanych. Co ciekawe, to właśnie ta powódź pokazała, jak szybko zmieniają się wzorce pogodowe w Polsce. Podczas gdy dawniej takie kataklizmy były rzadkością, teraz zdają się stawać coraz bardziej powszechne. Dla wielu ekspertów powódź z 2024 roku była przerażającym przypomnieniem, że zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na naszą codzienność. Ta tragedia wywołała także poruszenie społeczne. Tysiące wolontariuszy ruszyło na pomoc poszkodowanym, a cały kraj zjednoczył się w akcji ratunkowej. Była to jedna z tych chwil, gdy mimo niszczycielskiej siły natury, ludzie pokazali, jak potrafią współpracować w obliczu kryzysu. Himachal Pradesh to stan na północnym krańcu Indii, usytuowany w zachodnich Himalajach, zamieszkany przez prawie 7 milionów ludzi. Stan ten nazywany jest również Devbhumi, co oznacza Ziemię Bogów. Latem 2021 roku mieszkańcy Devbhumi doświadczyli potęgi natury w działaniu. Wody powodziowe szalały przez Himachal Pradesh, niszcząc wszystko, co napotkały na swojej drodze. Wiele nagrań uchwyconych na kamerze pokazuje ogromną siłę tej powodzi, która przetaczała się przez miasta i osiedla. Woda zmywała samochody i niszczyła budynki, zostawiając Hindusów w podziwie nad potęgą Matki Natury. Woda przepływa przez pierwszą wioskę, podczas gdy bezradni przechodnie nagrywają to z mostu. Powódź zmyła cały budynek. Miejmy nadzieję, że klinika dr Garg miała jakieś ubezpieczenie. Następnie przenosimy się do bardziej miejskiego obszaru, gdzie wody powodziowe zrzucają samochody w dół stromego wzgórza. Ludzie obserwują to z bezpiecznych balkonów, patrząc, jak szkody rosną i rosną. Ale co spowodowało tak gwałtowną powódź? Otóż od czerwca do września trwa sezon monsunowy w północnych Indiach. W rzeczywistości zachodnie i centralne Indie otrzymują 90% swojego rocznego opadu właśnie w tych miesiącach. W 2021 roku monsun rozpoczął się nieco wcześniej, gdy Himachal Pradesh doświadczył kilku intensywnych ulew. Jak wiadomo, deszcz magazynuje się w chmurach, a gdy jest go zbyt dużo, spada na ziemię. Proste, prawda?
Jednak gwałtowna ulewa następuje, gdy cała woda z chmury opada naraz. Dzieje się to, gdy silne prądy powietrza wywołane burzami uniemożliwiają deszczowi opadnięcie. Gdy wiatr ustaje, deszcz spada z ogromną siłą. Niestety, Himachal Pradesh nie jest obcy katastrofom naturalnym. Ten region jest podatny na trzęsienia ziemi, osuwiska, ulewy, powodzie, lawiny, susze. Musimy wymieniać dalej? Obok Stambułu, stolica Turcji, Ankara, jest drugim co do wielkości miastem w kraju. To starożytne miasto, którego historia sięga epoki brązu, czyli około 3300 lat przed naszą erą. Populacja eksplodowała w ciągu ostatniego stulecia, rosnąc z 75 tysięcy w roku 1927 do ponad 5 milionów na rok 2020. Wiosną 2018 roku tych 5 milionów mieszkańców było świadkami tego, co burmistrz Ankary nazwał katastrofą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli. Ulewne deszcze i miasta położone na wzgórzach to złe połączenie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających na ich dole. 3 godziny intensywnych opadów spadły w ciągu zaledwie 9 minut, posyłając fale wody przez ulice dystryktu Mamak w Ankarze. W sumie woda porwała 164 samochody, ale to nie był koniec dramatu. Wideo rozpoczyna się przerażającym widokiem. Kierowca uwięziony w swoim samochodzie, mający bardzo mało miejsca na manewry, podczas gdy samochody pływają wokół niego. Jeden z nich mija z człowiekiem siedzącym na dachu. Kobiety krzyczą, a gapie wpadają w panikę. To musiało być jedno z najbardziej przerażających przeżyć, jakie kiedykolwiek przeżyli. Można dostrzec, jak potężny jest nurt, który zepchnął w dół wzgórza ciężarówkę. Wycieraczki nadal działają, ale nie możemy stwierdzić, czy kierowca nadal jest w środku. Na szczęście szalejąca powódź zraniła jedynie kilka osób. Nie martwcie się, człowiek siedzący na dachu swojego samochodu został później uratowany. Mimo że straty materialne wyniosły miliony, nikt nie stracił życia. Four Corners to popularne miejsce turystyczne, którzy podróżują przez południowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych. To punkt, gdzie spotykają się stany Colorado, Utah, Arizona i Nowy Meksyk, oznaczony pomnikiem nazwanym Four Corners Monument. Obszar ten jest również domem dla rzeki San Juan, która stanowi fantastyczne miejsce do wędrówek dla miłośników przyrody. Jednak do momentu, gdy zostaniesz zaskoczony powodzią błyskawiczną. Latem 2015 roku grupa turystów i obozowiczów doświadczyła więcej niż się spodziewała, gdy intensywne deszcze wywołały powódź w pobliżu rzeki.
Sądząc po nagraniu, turyści zostali zaskoczeni przez burzę i schronili się pod skałami. Gdy deszcz ustał, rozpoczęła się powódź. Wszystko wydawało się spokojne, gdy trzy dziewczyny skryły się pod skałami. Jednak woda zaczęła spływać z wielkiego skalnego urwiska, najpierw jako strumienie, które szybko zamieniły się w potężny wodospad, zmywając wszystko w dolinie poniżej. W obliczu paniki jeden z uczestników, znający się na geografii, zauważył wzory erozyjne i uznał, że grupa jest bezpieczna na urwisku. Na końcu widzimy, jak jeden z obozowiczów, który postanowił pospać dłużej, został uwięziony w swoim namiocie, gdy wody powodziowe szalały wokół. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a nasz przyjaciel z namiotu był bezpieczny, a ci na skałach po prostu przeczekali burzę. Ludzie mają tendencję do zapominania, że Las Vegas, Reno i Carson City nie są jedynymi zamieszkałymi miejscami w Nevadzie. Niektóre miasta, takie jak Fish Springs, oferują zupełnie inny wgląd w życie przeciętnego mieszkańca Nevady. Fish Springs to małe miasteczko liczące 518 osób, położone w hrabstwie Carson. W lipcu 2014 roku hrabstwo Carson doświadczyło niezwykłej pogody podczas największych upałów lata, kiedy w ciągu zaledwie 30 minut spadło 38 mm deszczu. Może się to nie wydawać dużo, ale to wystarczyło, aby wywołać poważne powodzie błyskawiczne. Jeden z mieszkańców wyciągnął swój telefon na czas, aby uchwycić rzekę deszczowej wody wypełnionej gruzem, która przepływała przez pustynię, czyniąc drogę nieprzejezdną. Na początku nie wydaje się, żeby działo się coś szczególnego, ale potem coś zaczyna się poruszać w tle. Coś, co wygląda jak gigantyczny robak z gruzu pełzający przez pustynię. Potem woda przetacza się przez ulicę jak gwałtowne, białe, spienione wody rwącej rzeki. Ludzie po obu stronach nie mają gdzie się schować. Muszą wrócić tą samą drogą, którą przyszli. Kto wie, dokąd porwałby ich nurt, gdyby wpadli do wody. Jak więc opady w hrabstwie Carson wypadały w porównaniu ze średnią burzą? Deszcz dzieli się na trzy kategorie – lekki, umiarkowany i intensywny. Lekki deszcz to około 2,5 mm opadów na godzinę. Natomiast intensywny deszcz to około 7,5 mm. Zazwyczaj gleba ma wystarczająco dużo czasu, aby wchłonąć wodę, a systemy odwadniające działają tak, jak powinny. Jednak gdy w ciągu 30 minut spadnie 38 mm deszczu, wszystko się zapycha. Powódź błyskawiczna pozostawiła po sobie warstwę błota o głębokości prawie 1 metra, którą mieszkańcy musieli posprzątać. Prawdopodobnie zasłużyli na wakacje w Vegas. Gdy następuje klęska żywiołowa, każdy w okolicy ma inne doświadczenia, zależnie od tego, jak blisko się znajduje. Niektórzy mogą siedzieć z boku, podziwiając grozę natury, podczas gdy inni walczą o życie. W 2017 roku dwie rodziny z Arizony miały zupełnie inne przeżycia, gdy intensywne deszcze i pożary lasów stworzyły idealne warunki dla śmiertelnej powodzi błyskawicznej. To, co zaczyna się jako spokojny krajobraz, szybko przekształca się w rwącą rzekę pełną popiołu i gruzu. Prąd pochłania wszystko na swojej drodze, poruszając się z niepowstrzymaną siłą. Na szczęście osoby na nagraniu wiedziały, że należy się ewakuować. Władze lokalne wydały już ostrzeżenia o możliwych powodziach, a ludzie byli gotowi na nagranie tego zjawiska. Oh my god, it's coming right at us! Holy shit, Richard, we gotta go. We gotta go up. It's coming. It's gonna get us. Cause look, yeah.
slowed down a lot compared to the last time we saw it. Holy moly. Jednak gdy woda się zbliżyła, zdali sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo im grozi. Udało im się uciec w ostatniej chwili, obserwując, jak rwące wody dosłownie pochłaniają dwa drzewa sosnowe. Przed powodzią pożary lasów usunęły dużą część drzew i roślinności, pozostawiając nic, co mogłoby spowolnić niepowstrzymaną wodę. Niestety, inna rodzina nauczyła się tego w bolesny sposób. Świętowali urodziny i kąpali się w popularnym miejscu do pływania, mimo ostrzeżeń o powodzi. Nie myśleli, że znajdują się w niebezpieczeństwie, aż nagle pojawiła się powódź, która porwała całą rodzinę w dół rzeki. Morał tej historii: nigdy nie lekceważ potęgi natury.